Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, jak obiecałem, tak będę robił test sprawności, niesprawności, tylko ile wciągnie na swoje potrzeby przez dobę falownik. Test będzie robiony bez fotowoltaiki, czyli tylko ze współpracy z siecią, także jakie są straty, jakie ogólne będą straty na ładowaniu, rozładowaniu tego wszystkiego, no i samej pracy tego falownika. To będziemy widzieć po, słuchajcie, po wynikach to, co podbieram do falownika i co później wychodzi z tego wszystkiego. Także zobaczymy, jaka wyjdzie różnica. I tak, na start falownik 3,6 kW, 24 V. Do tego jest magazyn energii 10 kWh, LiFePO 4 zapięty. Będziemy pracować w parametrach, słuchajcie, teraz praktycznie 24-25 V. Wróć, bo mamy 25,1, jest teraz jeszcze stan baterii, słuchajcie. I pobory są, albo jest pobór, albo nie. Ładowania praktycznie nie ma, zobaczcie, z fotowoltaiki idzie 155 W. To wszystko, no to przetwarzanie praktycznie jest, słuchajcie, stracone. Tutaj jeszcze MPPT z boku jest z dwóch paneli 800 W, ale tu praktycznie nie ma żadnej produkcji. Mamy 0,3 A, 0,2 A, także no niestety pogoda jest okropna. Zaraz Wam pokażę, jaka jest pogoda. No i co, słuchajcie, startujemy z testem. Odpinam PV-kę. Lecę teraz tylko i wyłącznie na baterii, falowniku i na sieci, jak braknie. Czyli tak, jeśli bateria rozładowuje mi się do, tutaj ustawimy woltaż, do 24 V, zacznę ładowanie z sieci. I tak, to co działa normalnie będzie szło przez bypass, a doładowywana bateria będzie 4 amperami. Jeśli naładuję do 25 V baterię 25, 25,3, tu jest dokładnie 25,5 nastawione, tak jak się skończy ładowanie, ta bateria później odbija i schodzi tak do tych 25,3, 2. Jak jest przy dużym prądzie ładowane, to 25 schodzi. Tak mam ustawione, tak mi najlepiej to wychodzi. I będziemy widzieć po prostu te wszystkie straty na przetwarzaniu wyjdą w tym. Wyjdzie też strata na pracy samego falownika przez dobę. No i tyle, no zobaczymy tak naprawdę. Czyli czas start testu jest. Słuchajcie, mamy, która jest? Godzina 11. I tak, interesują nas te dwa pomiary. Czyli to, co podbieram z sieci, mamy 196,62. I to, co już wychodzi po przetworzeniu, pobraniu z baterii, no wychodzi po prostu z falownika już na urządzenie. Mamy 699,89 kWh. I za dobę porównamy te dwa wyniki, ile jest różnicy, ile tutaj jest więcej, a tutaj mniej wyszło. Tutaj na pewno będzie więcej pobrane przez to, że są te przetwarzania, nie przetwarzania, słuchajcie, cała reszta. Także test się zaczyna i powiem Wam, dzisiaj już próby robiłem w ogóle, wyłączając falownik, wyłączając od niego sieć, zostały tylko same panele. I przy tej produkcji, jak teraz szło jakieś 125 W, jak on nie miał żadnej energii z zewnątrz, żeby jeszcze podtrzymać swoje systemy, to ledwo 60 W z paneli wychodziło i nie wstał. Nie dał rady ładować baterii, także już było widać, że ta energia z PV nawet nie wystarcza na jego pracę tak naprawdę, a co dopiero jeszcze, żeby z tego ładować. Ale to później, jutro może troszeczkę więcej tego światła się pojawi, to potestuję, zobaczę, bo jak on mi się cały czas ma tak w cały dzień piszczeć i piszczeć i piszczeć, bo nie może zapiąć, jego wolę w ogóle wyłączyć w cholerę. A magazyn mi się nie rozładuje przez to, że właśnie nie będzie poboru prądu do falownika. A MPPT coś tam troszeczkę zawsze doładuje to, że tak powiem, żeby stały w jednym miejscu te baterie, żeby się same z siebie nie rozładowywały. Także test zaczęty, a przy okazji powiem Wam, że nie wiem kiedy, ale będziemy z Hubertem rozbierać baterie. Musimy znaleźć jedno, może więcej, słabe ogniwo. Bo zobaczcie, okazało się, że ustawiony falownik jest cały czas tak samo.
I wczoraj bateria znowu poleciała w dół. Jedno ogniwo poleciało poniżej 3,2, czyli z automatu EWES wyłączył baterię, żeby już niżej ogniwa nie poleciały. To jest takie właśnie zabezpieczenie. Dlaczego tak się stało? Słuchajcie, gdzieś ta bateria właśnie jest jedna, jedno ogniwo gdzieś jest na granicy, ale drugi symptom też tutaj było wcześniej, no około 20 stopni. Teraz już mamy 16, także też temperatura ma wpływ na ogniwa. I no mówię, gdzieś na granicy to ogniwo po prostu było. I teraz leci cały układ, także ja muszę i tak znaczy zrobić, muszę na sofarze zmienić procenty z 55 do jakichś 53 rozładowanie, to będzie tak właśnie w tej granicy. Trzeba troszeczkę baterię z sieci podładować, bo też nie mogę zostawić tego ogniwa tak nisko, żeby ono jeszcze z tą baterią, nie wiadomo kiedy to będzie miało popracowane. A jak już będę robił, słuchajcie, to też podpięcie jest, bo widzicie u mnie znowu skrzynka rozgrzebana, bo tutaj dochodzi taka fajna rzecz, a o tym będzie materiał. Leży sobie tutaj, kto wie co to jest, to wie, a kto nie wie, to się niedługo dowie. Także test leci, później jeszcze tutaj podejdę parę razy, bo zużycie będzie większe. A z drugiej strony nie wiem, czy jest sens tu chodzić. Zobaczę jak to wyjdzie, bo ja to tak mówię, że nie podejdę, później idę. Bo na razie nie ma tych poborów dużych, ale jak się to wszystko uruchomi, jeszcze pompa ciepła się do ciepłej wody uruchomi, to na pewno to już zacznie cyklicznie latać. Także i podejdziemy tutaj do monitoringu, do tego, do tamtego. Także na bieżąco. Dobra, lecimy z tematem. I odpaliła się pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej, także już z baterii wyciągnęło. Jak widzicie, leci sobie sieć na bypassie i mamy ładowanie, słuchajcie, baterii. I w tym momencie w baterii leci, tak jak mówiłem, 4 ampery, a cała reszta leci sobie w koło. Tak z ciekawostki może wam tutaj rzucę, bo tego nie będę liczył, jak ktoś sobie chce, to na mnie sobie policzy. Tak wygląda na daną chwilę to, co pobieram z sieci, to co już jest po wszystkich tych przetworzeniach po prostu wyrzucone dalej. Ja mówię, całość, cała ta doba się liczy, a nie tam po trochu tu, po trochu tam, bo to nie ma sensu tak co godziny tego liczyć. Zobaczymy z doby. Taką ciekawostkę powiem wam, ja to wszystko tutaj robię, coś tam robię. Nie wiem, czy wam przed tym pokazałem pogodę. Mi skrzypią, muszę wyregulować. Poznając życie, będę tak skrzypieć cały czas. Mi się nie będzie chciało. I zobaczcie, prawie 9 kW w dwóch trackerach i leci 500 W, nam leci. Dokładnie nam leci z 385 220 W i z 5 kW nam leci 290 W, także to jest śmiech na sali, a pobory są. Także no chociaż ta autokonsumpcja jest kompletna, bo jak na razie bateria jest wyłączona i będzie długo wyłączona przez to, że no nie ma słońca, no i tak. No i dobra, słuchajcie, doba minęła, także patrzymy na wyniki. Lecimy jeszcze w bypassiku, także brakuje mu tam te pół volta do 25,5. Tak jak mówiłem, że przy wolnym ładowaniu to jest ok, 25 będę ładował, ale przy szybkim, jak leci tutaj 80 amper, to ta różnica te pół volta właśnie robi robotę. I słuchajcie, pam 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 pam, gdzie to było? O, mamy, dobra, no zapomniałem. I tak mamy. Wyszło nam, znaczy tutaj mamy tak, z sieci pobrało, już macie 202,42, a wyszło z falownika 704,42, także ja sobie teraz wezmę tamte wyniki i zobaczymy jaka jest różnica, a przy okazji wam pokażę, bo tutaj zaczyna się dzisiaj już trochę nieciekawie na zewnątrz robić. Zobaczcie, musiałem zresetować klimy. I teraz lecą dwie klimy na 1300 W przy starcie, 2,6 kW leci na 600 W, a
3,5 też na 600. Mówię, one identycznie latają. Zużycia zaczynają nam rosnąć w temacie ogólnym ogrzewania klimatyzacją. Słuchajcie, bo już sobie właśnie wyłączę. Gdzieś mi wifi zgubiło. Coś mi ostatnio gubi to wifi, nie wiem, jakiś problem jest. Czy jakiegoś magika po prostu do tego. Zobaczcie, na zewnątrz jest 1 stopień. O, dobra, zaraz wróć. I... O, już teraz się uspokoiło. Przedtem i miewa nie było widać w ogóle ze śniegu, taki był zasypany. Trochę odpuściło. Ale coś tam się przebije od góry. Także można będzie PV-kę zapuścić do falownika. On już teraz dobije praktycznie mocą do końca. Jest, mamy. Wróciło nam Wi-Fi. Dni mamy i lecimy. Już momencik, muszę to zmienić jeszcze raz. Muszę. Takie zużycia klimatyzatorów, słuchajcie. Podchodzę pod 12 kWh. Tutaj było więcej. Tutaj jak wiało, zobaczcie, jak wiało, więcej zużyłem. To było plus 6, plus 7. Niż teraz, jak jest około 2-1 stopień, bo nie wieje i to ciepło tak z domu po prostu nie ucieka. A on tu jeszcze końcóweczkę tego, zobaczcie, zobaczył fotowoltaikę i jeszcze szedł na te 80 amper właśnie, ale że już w tym momencie prawie było te 25,5, no to wziął się, wyłączył i leci sobie w normalnym trybie teraz z tym, jak to się nazywa, z panelami, ale ja spróbuję tu zrobić jeszcze tak jeden motyw już przy was od razu, czy będzie na tym chciał chodzić. Odpinam sieć, słuchajcie, i wyłączam falownik. Zrobi się teraz ciemno. Ok, czy utrzyma ładowanie baterii? Ja sobie tutaj zaraz cyk, bypass, teraz już jest ominięte, to wszystko jest tutaj po prostu, słuchajcie, ominięte. Na falownik już mi nic nie idzie. On teraz jest tak naprawdę ładowarką baterii. No i coś 180 W 4 Ampery idzie. I powiem wam, w takiej konfiguracji na razie to, słuchajcie, zostawię. Waty lecą, ampery. Mnie tutaj bardziej teraz ampery właśnie interesują. Nie ile watów idzie, tylko ile amper, czy on właśnie daje radę, czy nie. Czyli z paneli leci nam 240 V mamy na panelach, leci 1 amper, to przetwarza na 6 amperów na 24, słuchajcie, volty. Także sobie tutaj fajnie to leci. I tak, jak trochę o tym wszystkim, słuchajcie, pomyślałem. Jednak już ten niskonapięciowy magazyn energii, no zobaczymy, pierwsze policzę, jakie są w ogóle straty, nie? Ale myślę zrobić z niego już taki bufor w razie czego, bo napięciowy to jest duże obciążenia są pod niego podłączone i to był problem po prostu wysterowaniem, też duża instalacja jest pod niego podłączona, także wyjdzie słońce i trzeba pasuje go ładować, nie ma co. A z tego zrobię sobie taki właśnie bufor, będzie w tej konfiguracji teraz, czyli będzie ładowany tylko i wyłącznie z paneli. No i tam jeszcze z tych dwóch będzie ładowany. Tutaj mam 10 kWh. Żeby to napełnić, to się chyba z tydzień będzie przy takiej pogodzie ładować i nie wiem, czy się naładuje. A jeszcze dojdzie 5, także będę miał 15 i w razie czegokolwiek będę miał właśnie taki bufor, że będę mógł się przepiąć na niego i sobie z niego korzystać bez żadnego problemu. Mieć właśnie te nawet tam z 10 kWh energii w razie jakby brakło prądu. Bo i tak tutaj po prostu falownik większe pewnie straty generuje, co zaraz sprawdzimy, niż to jest warte tutaj właśnie to ładowanie, rozładowywanie cały czas, bo no zobaczymy. Najpierw policzę, jaka strata i później podejmę ostateczną decyzję, także do liczenia. I słuchajcie, podliczyłem, tak to wygląda, czyli z sieci poszło 5,8 kWh, a finalnie zostało mi z tego 4,56, czyli przetwarzanie, ładowanie i cała reszta, która się działa, wzięła przez, no, przez dobę 1,24 kWh. Jakby to podzielił na 24 godziny, to nam wychodzi 0,051 kWh, słuchajcie, na godzinę.
Czyli z tego co ja widzę, to nie ma sensu tego rozłączać. Tylko zrobię troszeczkę, słuchajcie, inaczej. Już wam mówię, o co chodzi. A w komentarzach oczywiście też się ugadamy. Zapięte jest z powrotem tak jak było, bo nie ma dużych strat, tylko muszę zmienić, słuchajcie, jedną rzecz. Znaczy nie, inaczej może. Coś tamtego, słońce świeci, te 160 W, czy tak mniej więcej, to na pewno jeszcze przez dzień obniży zużycie, czyli jakieś pół kilowatogodziny może na dobę wyjdzie nawet to całe przetwarzanie, bo jeśli pracuje falownik, wszystko, to ta fotowoltaika chociaż troszeczkę w jakimś stopniu tam działa i na pewno to zmniejszy na samą pracę falownika, dodatkowo nam dojdzie. Ale myślę tutaj zmienić nastawy, żeby było, właśnie nie wiem, jeszcze zobaczę jak mi to będzie chodziło, żeby do 25 rozładowywać, a później zamiast do 24 to do 25, a tutaj ładować do 26, albo zostawię mu jakiś taki mniejszy margines, po prostu rozładowanie do 25,5 i później ładowanie do 26 V, żebym miał też jakiś tutaj, słuchajcie, zapas, bo jak braknie prądu, to falownik jest ustawiony, już wam mówię, do 22 V aż ma rozjechać baterię, aż BMS-y po prostu zareagują i w ogóle to jest minimum minimalne po prostu baterii. A tutaj, o, ja wiem, że tutaj do 20 V można je nawet rozładować. To mówię, to będzie w takiej sytuacji, jak nie będzie energii, no to wtedy lecimy w dół od biedy. Ale ja nie pamiętam, kiedy tutaj u mnie prądu nie było, bardziej takie o przerwy, nie przerwy. A jak będę miał ustawione właśnie tak, żeby te 25,5 V, to mi tam wychodzi, no mówię, że jeszcze jakieś 2 kWh mniej więcej będzie, a z tego to tylko samo oświetlenie albo inne rzeczy. No zobaczę tak naprawdę, pokombinuję tutaj, bo teraz na szybko to nic nie wymyślę. Ale o, wczoraj miałem, słuchajcie, ładować baterię tą, naładować, i tak nie było czasu, to tamto i zobaczę co się stało. Tak mi się jedno ogniwo rozjechało do 3,7 V, że już nie mogę w ogóle uruchomić baterii, żeby je nawet naładować. Mam błędy związane z niskim woltażem, z temperaturą, też musimy przestawić temperaturę ogniw, bo tu już jest 15 stopni, także trzeba będzie je ustawić, nie wiem, na 10 albo i mniej, żeby EWES nie reagował, ale po to właśnie jest ten EWES, żeby tutaj nam, słuchajcie, pilnował tej baterii, żeby jej nie skończyć do końca, nie rozjechać, bo on już ją wyłączył przy 3,2 V, nie? Tylko nie miałem wczoraj czasu, coś to, to tamto, dzisiaj chciałem załadować. Nie dość, że temperatura, woltaż spadł na ogniwie, także Hubert będzie musiał, znaczy nie będzie musiał Hubert, tylko jak będzie miał czas, to tutaj połączy się online, spróbuję ją po prostu uruchomić od siebie, nie? Przez tutaj połączenie internetowe do EWS-a. Ja wtedy zapnę ładowanie, naładuję baterię, już mam ustawione, jak miałem ustawione rozładowanie do 40% baterii, to teraz już mam rozładowanie ustawione do 60% baterii, a jak braknie prądu do 50%, bo wiem już jak to mniej więcej działa, zanim tutaj dojdziemy, zanim wymienimy ogniwo, to może i wiosna nas zostanie tak naprawdę, a niech ona sobie coś tam wyłapuje, bo no nie okłamujmy się, teraz w zimie nie ma tej energii, nawet jak się słońce zaświeci, to klimy chodzą, to chodzi i mało co w tą do baterię pójdzie, także trzeba tych magazynów teraz używać bardziej jako buforów, a nie magazynów do takiej ciągłej pracy, bo nie ma tej fotowoltaiki, także życie. Dobra, czyli podsumowanie takie jest, że lecę na tym co leciałem, tylko mu przestawię trochę woltaże. I tyle, strat nie ma nie wiadomo jakich, a jak się jakiekolwiek słonko pojawi, to działa to na plus i nie będę musiał tu niepotrzebnie łazić, włączać, wyłączać, coś kombinować, nie? Niech sobie żyje własnym życiem. Także przy 24-woltowym falowniku mi się wydaje, że nie ma potrzeby tego wyłączać. No i oczywiście przy bateriach LiFePO 4, bo kwasiaki nie przeżyją takiej pracy, a LiFePO 4 ma to daleko gdzieś, gdzie sobie pyka na spokojnie. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie. Trzymajcie się ciepło i do następnego.